dobry, dobry wieczór. Dzisiaj mamy 3 kwiecień 2022 roku. Jest pierwsza niedziela miesiąca, więc najprawdopodobniej jedziemy na klasyczną niedzielę. Zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie, ale pogoda jest ładna, słoneczko wyszło. Pomimo śniegu jesteśmy ciepło ubrani. Zobaczymy, czy klasyczna niedziela będzie. Coś tam słychać, czyli naprawdę jest. No. Coś się tu dzieje. O kurde, ten Mustang to też klasyk. Oczywiście prosimy, żeby podjechać motocyklem tutaj do nas, nie pod niebieski namiot, bo jest złożony, ale tutaj do nas pod organizatorów i opowiedzieć trochę o tym motocyklu. Żółk, o, to jest fajny samochód, Jaśko. Taka beta to już klasyk? To też szok. Maluszek z przyczepką. Ale fele to ma ładne. Szczepka w loży, tak Jaśku? Nie będzie tu jakiś ponolonek. Xantia, Janek, Citroen Xantia, miałem takiego. Z przyczepką, też widzę retro jakaś przyczepka. Tam jest coś. Powiem szczerze, że mało dzisiaj samochodów. Tam mamy maluszka, jakiegoś Forda. To jest klasyk? Ale ładny, czysty, czarny samochód. Utrzymać w czystości to naprawdę jest ciężko. A ten widać, że lakier ma naprawdę, że można się w nim przeglądać. Więc Lada Samara. Z fajnym bagażnikiem. Polonzo, o, też ładne felki. No, też ładne felki. Poltku. Myślę, że ze względu na temperaturę jest naprawdę mało ludzi. Żółk. Zlecę wykonanie planteki. Jakby ktoś chciał wykonać plantekę do takiego żuka, to nie mamy numeru telefonu, niestety. Jaki ładny maluszek. Jaśku, patrz, jaki ładny maluszek. Tam mamy skrzydlaka. Mało brakło, a takiego skrzydlaka byśmy robili renowację. I bardzo prosimy o to, żeby właściciel opowiedział o motocyklu. Ładny, ładny, malowany. Tutaj mamy jakiegoś Alteka albo transportera. Transportera. Tu jest fajny Pontiac Firebird, czyli jakiś latający ptak. Myślałem, że wyjadę na wiosnę, ale dzisiaj znowu zima. Więc jak widać, trzeba. Tak. Dobrze, chodź tu, jesteś znany, nie podchodź mi tylko pod kamerę, dobra? Jest z 70 roku. Garbusek. Też ładny. A tutaj zabrakło czegoś, jakiś w mini. Mini to jest. Tak. Cinquecento, to już zabytek. Dla dwóch osób? Tak. Tam mamy transportera, tu mamy jakąś betę. No i koniec. Tak, dzisiaj naprawdę bardzo mała. Bardzo, to bardzo mała ta
klasyczna niedziela. Bardzo mało aut. Wydaje mi się, że w taką pogodę udało się dotrzeć, ale z takimi zimowymi oponami to podejrzewam, że jest w stanie właśnie na ten Ural też dojechać. Ten na żółtych blach jest. Trzy remonty silnika po drodze i bez problemu. Na żółtych blachach. Dobra, idziemy zacząć sobie motocykl. Wydaje mi się, że na każdym, zlocie wybierane są najlepsze po prostu pojazd. No i teraz wydaje mi się, że wygrał ten właśnie motocykl. Jesteśmy na targu, Jaśku. Jaśku, co to jest? Co? Co to za? O, teraz jakieś tam trzecie miejsce ma ten samochód. Tak. Dobra, spadamy. To tyle z tej naszej klasycznej niedzieli. Myślę, że za miesiąc będzie już ładniej, będzie ładna pogoda. Więcej ludzi, więcej aut. Ludzie tak chcieli, głosowali na nasz samochód. Super. Zrobimy parę fotek i zaraz wręczymy nagrody. Dobry, witam serdecznie ratownikiem. No jestem w posiadaniu tego samochodu niedługo, bo drugi tydzień. Ale spotkałem właściciela tutaj właśnie na tym zlocie, którego robił od początku. No serducha włożył, mówię, taką skarboneczkę 50 tysięcy dołożył do niego. To jest 78 rok, jeździ bardzo ładnie, będę nim jeździł na co dzień, bo no, garażyk jest. Dziękuję i do zobaczenia jeszcze raz. Z którego roku, jaki silnik i tak pokrótce, co było ewentualnie, no bo ty nie robiłeś chyba przy nim. Z tego co wiemy, on był odbudowany właściwie od zera. Tak, to jest tak, mówiłem, to jest rok 78, a silnik jest 6.6. 183 konie mechaniczne, wiadomo, napęd na tył, skrzynia trzybiegowa, działa. Super samochód, gratulujemy jeszcze raz, jeżeli możesz go zostawić na razie w tym miejscu, bo jeszcze dwa samochody muszą się z tyłu zmieścić, będziemy mieli komplet nagrodzonych pojazdów. Drugie miejsce, Honda Jazz. Gratulujemy i tradycyjnie prosimy o kilka słów na temat tego pojazdu, bo taki chyba rzadko spotykany jest na polskich ulicach. Jest to Honda Jazz z 1984 roku. Jest odbudowana od zera, jest wyremontowany silnik, wszystko jest zrobione od zera. Do tego jest oklejona na wzór Hot Wheelsa Hondy City, bo to są te same modele. Obniżona i felgi z Mini Morrisa. Podejrzewam, że zawieszenie jest dosyć twarde. Tak, pracuje tylko na oponie. No patrząc na wielkość tego samochodu, to ja myślę, że te naklejki, które są wzorowane tak, na Hot Wheelsie, równie dobrze można było ściągnąć z tego resoraka, nakleić i pewnie niewielka różnica by była, bo autko też jest niewielkie. Ale super jest. Będziemy oczywiście wszystkich nagrodzonych, no może oprócz motocykla, prosili o to, żeby później pootwierali maski, żeby można było zobaczyć, jakimi serduchami dysponują te wozy. No przyszedł czas na pierwsze miejsce. Niech zajrzy do ściągi. Pierwsze miejsce to jest pojazd o numerze rejestracyjnym SO 37010.
Mamy właściciela? Mamy wóz? Mamy. To prosimy, żeby się ustawić tym pojazdem z tyłu za tą Hondą Jazz. Tutaj u nas na stoliku wszystko jest, dobra? Rodzima produkcja! O, no, i powiedziałem właśnie, że piękny maluszek, na chwilę, żebyśmy się przy nim zatrzymali. To jest właśnie... Żeby się go nie wywalił, Gaśku. Gratulujemy. I teraz kolega otrzymuje złoty tłok. Może sobie dokupić. Złoty tłok. Będzie miał 3-cylindrowy wóz. To Zygzak McQueen byłby naprawdę zazdrosny o niego. Ile też pogratulować? Tak. Wóz zacny, olbrzymi, 4, 5, 7 osobowy. Kiedyś się jeździło nawet 10 osób i bez większych problemów. Okej, teraz opowiedz nam o tym samochodzie, co przy nim robiłeś, z którego roku jest. Ja myślę, że dużo osób zna ten model, wielu z nim pewnie jeździło w dawnych czasach, a niektórzy jeżdżą do tej pory. Także dzięki, jeszcze raz gratulujemy i opowiadaj o wozie. No tak jak tutaj organizator powiedział, samochód znany wszystkim Polakom, powiem, w mojej rodzinie od początku zakupiony w Bielsku za kwotę wtedy 150 tysięcy, rocznik 80, utrzymany w oryginale. Oczywiście na bieżąco różne rzeczy, jak zrobiłem po mojej chacie, naprawiałem, remontowałem. No i w zeszłym roku ukończyłem, jest obecny, tak jak był kupiony, tak obecnie wygląda. I kolor, i opony, i wnętrze, silnik, no i tyle. Ale nie, to nie jest oryginalny, te nakrętki chromowane na kołach to na pewno, no. Ale wygląda super, te opony też. T124, tak? Z tego co pamiętam. Kartofle są krótkie, ale na takich oponach się jeździło i z tego co widać jeździ się do tej pory. Super auto. I oczywiście wszystkim, którzy zdobyli nagrody, bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękujemy sponsorom za to, że te nagrody mogliśmy wam wręczyć. Dziękujemy Intel Promexowi za to, że nam udostępnia plac, a przede wszystkim osobom, które chcą nas odwiedzić, nawet w taką pogodę, jak widać, można przyjechać nawet na motocyklu. Jeszcze raz gratulujemy i cóż, prosiłbym, żebyście Państwo pootwierali właśnie tam te maski, lub też jak w przypadku malucha klapę z tyłu, żebyście nam pokazali, jakie silniki posiadacie w tych wozach, bo pewnie każdy chciałby sobie tam zajrzeć, przynajmniej ja bym chciał. Tapicerka naprawdę zachowana w przemięknym stylu, szerokie popielniczki, nie wiem czy to widać, czy muszę zasłonić chyba coś, bo z drugiej strony, o tak. I teraz zobaczymy sobie jeszcze Hondę, najwięcej ludzi widzę to Hondy. Malutka nie jest. 4. A tu silniczek z Hondy.